Czy może Pani liczyć na wsparcie rządu, jeśli chodzi o dofinansowanie tych właśnie fundacji i przychodni budowy? Teraz tak. Wygraliśmy konkurs dla ofiar przestępstw, w naszym wypadku drogowych przestępstw, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Startowało tam 8 podmiotów, wygraliśmy ten konkurs. Ponad 70% naszych pacjentów to są wypadki komunikacyjne i one nieźle rokują, bo to zawsze jest lokalne uszkodzenie mózgu, a nie tak jak po utopieniu czy zatrzymaniu krążenia, gdzie jest uszkodzone wszystko równo i trzeba przetorować nowe szlaki. Więc tutaj dostaliśmy 37 200 000 zł. Włożyliśmy w to od razu, żeby to w ogóle dostać, 2 miliony swoich środków. I teraz już wiemy, że na skutek tego, że była zmiana lokalizacji budzika na terenie, to trzeba, architekci musieli to robić. Pół roku się to opóźniło. W międzyczasie potwornie zdrożała budowlanka. Więc po prostu wiadomo, że tych pieniędzy nam zabraknie. To jest ponad 40 milionów złotych, ale to będzie na pewno ponad 47 w tej chwili. Także musimy do tego dozbierać i cały program naukowo-badawczy i organizacja workshopów. No to wszystko jest logistyka, prawda? No jeden jest z Australii, drugi z Nowej Zelandii, trzeci ze Stanów Zjednoczonych, Włochy, Anglia. Wszystko to trzeba zabezpieczyć. Ja Was, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.